Cześć, tak jak prosiliście, mam dziś dla was gameplay z gry obiektem 268, czyli rosyjskim tedekiem 10 tieru. Rosyjski ten tedek ma 1950 HP, czyli całkiem dużo. Ogólnie teraz gramy na teście drugim, czyli wszystkie czołgi dostały, tedeki dostały mocnego nerfa. Na przykład jak Panzerest to stracił 100 HP, 50 damage mu zabrali, inne czołgi też ucierpiało, francuski tedek, wszystko po prostu coś na czymś ucierpiało. Ten akurat dalej ma 1950 HP. Jego maksymalna prędkość to 48 km na godzinę, czyli całkiem szybki, w porównaniu do konkurencji jest najszybszy. Z Foszem 10 tieru, prędkość obrotu to 30 stopni na sekundę. No i tutaj pancerz 120 z przodu, 60 z boku, 50 z tyłu. Standard, nieopancerzony tedek, taki leciutko tylko. To podwozi IS-8, tak jak mówię, to jest, wszyscy wiedzą, to jest podwozi IS-8. Żadnego super pancerza nie możemy oczekiwać od tego pojazdu, ta po prostu ma strzelać. Zresztą tak jak ISU, cały czas tutaj jest tylko damage i cała ta linia to jest tylko damage i strzelanie ninja, bo jest super camo. Rate of fire 3,53 setne peski na minutę, tutaj mamy 14,34, załoga 100% bez braterstwa. Także szybciej niż wszystkie inne tedeki rosyjskie wcześniejsze. Damage 850 na APEKu, Goldzie i 1100 na HEKu. Penetracja 303 na APEKu, 450 na Goldzie, bardzo dużo, i 90 na HEKu. Naprawdę ta penetracja na Goldzie może ładnie tutaj można podsumować to, że to jest naprawdę jednak super, bo 450 penetracji to wszystko przebija, po prostu strzelamy sobie w mosika i nagle penetracja, mimo że był skontowany, to może być właśnie, to jest właśnie problem czołgów teraz właśnie, że wszystkich, głównie niemieckich, bo one miały tutaj najlepsze pancerze i nagle takie działa wychodzą i co z tego, że będę się kontował, jak i tak nie przebiją. To jest spory, naprawdę spory problem całej tej linii w tej sytuacji. No i zasięg widzenia cały czas jest 400 metrów, to się cały czas powtarza już od samych początków. Wszystkie te czołgi mają prawie 400, tylko te amerykańskie mają więcej. Tutaj I7 do mnie dołączy, jest. Tak, chowaj się za mną, mistrz, chowaj się za mną. Ja cię na pewno będę zasłaniał moim super pancerzem. W końcu to nie ja mam 150 na przodzie. Dobrze. Także jeszcze wam powiem tyle, że w poniedziałek wyjeżdżam wieczorem, więc może być problem z filmikami. Mam nadzieję, że coś uda mi się znaleźć, ale tak jak mówiłem, nie będzie to takie łatwe. I ogólnie to strasznie ostatnio mnie męczycie, strasznie dużo PW dostaję. I jest to dość duży problem dla mnie, ponieważ nie jestem w stanie przyjrzeć wszystkich komentarzy w filmiku czy też PW i nie miejcie do mnie żadnych pretensji. To nie jest tak, że ja nie chcę wam pomóc czy czegoś zrobić, tylko po prostu nie mam czasami czasu na to wszystko, żeby to ogarnąć i potrzebuję paru dni następnych, żebym zajął się tą sprawą. Zawsze możecie mi przypomnieć, wysłać drugą wiadomość i akurat może wtedy będę miał wolną chwilę, to od razu odpiszę. Tak samo na PW. Nie możecie mnie też zawsze zapraszać do plutonu, bo wiecie, że plutony są maksymalnie trzyosobowe, a zazwyczaj to jest tak, że jak wejdę do woty i już gram, to zazwyczaj zaraz bazilion osób się do mnie rzuca, że czy chcę pluton. Zazwyczaj znajduję ten pluton po prostu w parę sekund i nie daję rady wszystkich ogarnąć. No. I także był ostatni news. Filmik dam też Wargaming, druga część, w którym było dużo mówili o brytyjskich czołgach i z tych informacji można wywnioskować, że czołgi te będą charakteryzować się przede wszystkim bardzo dobrym pancerzem, tak jak niemieckie, albo nawet i lepszym, nie wiem jeszcze, i bardzo dobrą zwrotnością kosztem działa, czyli będziemy mieli jakieś gówniane działa, ale w zamian będziemy mogli sobie spokojnie wyjeżdżać i to będzie takie pewnie coś z tym mausika mi się wydaje, a może nawet i lepsze, kto wie. Wiemy tylko, że nie będą to jakieś super potężne działa, tylko właśnie postawienie będzie na
też i żeby było szybkie. I nie dało się to. Patrz, jak ten czołg śmiesznie wygląda, co nie? To już mnie objeżdżają oczywiście z każdej strony. O, o, popatrzcie sobie, Amorak. Dostałem od przodu Amoraka. No, a to ciekawostka, szczerze powiem, że jeszcze mi nie wybuchł na tym teście, że na żadnym czołgu Amorak. Teraz jestem za 1950 od przodu, od IZ-7. Czyżby jakieś niespodziewane tutaj jakieś weak pointy? Nie wiem, kurna. Od kiedy na przodzie rosyjskich TD-ków są Amoraki? No lol. Od przodu dostałem Amoraka. Ja pierdolę, to jest beznadziejne, po prostu fail. Nie mam po prostu pytań. No i tutaj mój team fenomenalnie tutaj się zachowuje. Obieg sobie kampi, te 110-3 nie wie co ze sobą zrobić. I obieg 268 kampi na bazie. No, scenariusz do przewidzenia, 3 fragi. I w tym jeden mój. Śmieszny mam pan, to jest naprawdę fail według mnie. Jak można tak klamić po prostu? Co ci ludzie robią na tych czołgach? Co oni robią? Ten 7 to ja nie wiem co go zabiło. Ten go się też bokiem się ustawia do wszystkiego, ale ten czołg E50 wygląda strasznie dziwnie, taka kaczka, kurna. Czekaj, oddalę sobie kamerę, patrzcie sobie, no i zniknął, no kurna, pokaż się. Baziu, ty, o jest. Patrzcie sobie, jak to wygląda śmiesznie ten czołg. Ale on ma chyba jakąś wieżę kiepską. To jest to, nie, on topowa wieża jest. Nie wiem, strasznie mi dziwnie wygląda. Dalej ma jakąś inną wieżę, czy co? Jakim grałem inaczej wyglądał, no, ale damage'a to ja narobiłem tyle, że dwa strzały zrobiłem z damage'em, więc ho ho ho. Ogólnie wcześniej też miałem bitwę, gdzie dostałem, zrobiłem, czekajcie, razem powiem, to był trzy strzały, nie mogło być trzy, bo miałem cztery fragi. Pięć strzałów z damage'em oddałem, dwa poszły w gąskę jeszcze, dodatkowe to było 7 i dwa nie trafiłem, a no tak, to też kiepskie. Ogólnie Talent, tak bardzo dużo osób teraz właśnie też naciskało na mnie, żebym zrobił film z tego TDK. Ja mogę wam powiedzieć, że pokazuję wam ten TDK, ale żeby grać rosyjskimi TDK-ami, trzeba mieć bardzo dobrą kampę. Na każdą mapę przede wszystkim trzeba wiedzieć, jak się ustawić w krzaczku, żeby nie było was widać. Nigdy nie płaci w pierwszej linii, więc już wszystkie atuty mu tego idą w piach, bo ja nigdy nie kampię. Z dalekiej odległości nie snajpię, tylko zawsze staram się podjechać blisko, bo zawsze mam niecenne działo. I ogólnie to jest działo podobne do B10, niecenne strasznie. Może je polepszyli, na pewno je polepszyli, tylko tyle, że to dalej jest fakt, że to jest rosyjskie działo, a nie niemieckie, ani nie francuskie. Dalej się je strasznie. I jak snajpiłem sobie w M, co to było M, to był Patton 3, to strasznie często właśnie strzelałem obok, za zero, w gąskę, mimo że nie celowałem w gąskę, to leciało w ogóle parę metrów nad czołg, tak różne śmieszne rzeczy. Tedek ten jest bardzo malutki, on jest bardzo, bardzo mały i to powoduje, że ma super wartości do kamuflażu, dlatego cały czas naciskam na to, że jeżeli nie lubicie kampić, to tedeki nie są dla was, a już w szczególności te rosyjskie. Ja tym jeżdżę tylko dlatego, żeby wam pokazać, bo tak naprawdę mam zamiar mieć wszystkie 10 tiery, bo to proste tak dla siebie mieć wszystkie, ale czuję, że nie będzie mi się dobrze grało tym TDK-iem w przyszłości, bo jednak cały czas nacisk kładę na jak pancera S100, który dostał nerfa, dla Fosza, który dostał nerfa. No ale co zrobić, no to było zbyt po prostu OP, to musiało zniknąć i trzeba było znerfić im te wszystkie pierdoły. Znowu jadę sam, zobaczcie, no kurwa, co za debile, no po co oni jadą na tą durną stronę? Jakby kiedy, ja tą mapę, mam dwie szanse na to, jak pojadę na tam, to zawsze mi skapują, jak pojadę tutaj, to zginę, bo tutaj jest, będzie mnóstwo czołgów. No i ja nie rozumiem tego innej rzeczy. Skoro tutaj jest kap, to dlaczego nie jadą tutaj? Ja już naprawdę muszę myśleć nad tym, żeby nie jechać już tutaj, ale zobaczcie, tutaj jestem sam. Jakby tutaj wjechał sobie jakiś lolek, to by nas skapował na śmierć, no. Ja wiem, że się długo kapuje, ale zanim oni by nawet nie zobaczyli, że kap jest, przecież to są takie debile. Pchają się do przodu, biją się, kurna, nie wiadomo z czym, w ogóle nie wiem, co się dzieje, czemu tutaj tylko ja tu jestem? Kurna, dobra, wjadę na kapa. Jak zginę, to zginę, a Amoraka może nie dostanę pierwszym strzałem. Byłoby fajnie, naprawdę byłoby fajnie. Dobra, stanę sobie tutaj w takim malutkim krzaczku.
No oczywiście, 75, tak, tak, jest, wesoło. Git, kurno, jedzie, jeszcze, jedzie, 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 dobrze, 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 dobrze. Dostał. Ładnie. Ładny damage. Ale i tak na dwie hity jeszcze jest. Dobra. Celujemy mu w dół znowu. Nie, 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 nie wystawię tylko taki. Nie, 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 no kurna. Ja pierdolę, ale fej. Odbiło się to się ode mnie. Okej, czyli to się po mojej prawej. Muszę szybko się zmienić, pozycja tutaj. Sować. I wykończyć tego 75. Met jedzie. E50M, dobrze, jedź go. Dobrze, ale jak go pacnął za 478. Dostał. Batchat. O kurna. Ups. Ups. Ups, ups, ups. Ale nie wypaziuje. Amo. Amo i... Dobra. No. Scenariusz to przewidzenie, skoro tak atakuje się dedekiem. No ale no co, no właśnie to jest właśnie ta kwestia, o której ja mówiłem, że ja powinienem tym dedekiem stać gdzieś tutaj i kampić, a nie pchać się w pierwszej linii, ale ja nie umiem tak. To jest nie do wykonania, szczególnie jak jeszcze chcę, żeby coś się działo, nie chcę mi się kampić, to już ło, po prostu fail roku. No ale to zrobić, tak to już po prostu za mną jest. No to co, no to pokazałem wam jak ten dedek, jak tym dedekiem się jeździ. No zobaczcie, sami widzieliście, czym on się wyróżni. No nie ma tak naprawdę, nie ma najlepszego działa w grze, nie ma pancerza, nie jest jakiś super szybki, jest zawsze Fosz, który ma te trzy pestki i jeszcze taki damage na strzał, tylko że potem ładuje dłużej, no ale coś za coś. Tutaj mamy bardzo szybkie przeładowanie, no ale poza tym już nie za wiele. Niczym według mnie się nie wyróżnia, żeby był jakiś super wart robienia, a wydaje mi się, że strasznie dużo osób będzie chciało właśnie jak pancera S to mieć i tego, ale te czołgi nie mogą być OP i jeszcze może nawet będzie trzeci test, którym to znerfią jeszcze bardziej. Tutaj właśnie 2200 HP ma. No to tyle ode mnie, ja dziękuję wam bardzo za obejrzenie, trzymajcie się, cześć.